Dzień dobry, witam Państwa bardzo gorąco i serdecznie w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach na drugiej już części uroczystości zorganizowanych z okazji 102. rocznicy odzyskania niepodległości. Dzisiejsze obchody rozpoczęły się już rano mszą świętą o godzinie 10 w kościele pod wezwaniem świętej Barbary w Pionkach w intencji ojczyzny. Za chwilę przed nami druga część obchodów. Zanim to jednak nastąpi, pozwólcie Państwo, że zaproszę na scenę wiceburmistrz miasta Pionki, panią Kamilę Kaczorowską. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że w dniu dzisiejszym, 11 listopada, w Narodowym Święcie Niepodległości, możemy na naszej scenie powitać solistów Teatru Wielkiego w Łodzi. Dzień dzisiejszy jest dniem szczególnym dla naszej historii, stąd wyjątkowa okazja. Nie mogliśmy, pomimo pandemii koronawirusa, nie mogliśmy pozostać bierni na uczczenie pamięci i celebrowanie tego święta. Więc w dniu dzisiejszym święto będzie w wersji online. Zapraszamy Państwa do czynnego, aktywnego śpiewania pieśni patriotycznych. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie pani burmistrz. Szanowni Państwo, wydarzenia, które odbywają się dzisiaj w Pionkach, można zobaczyć za pośrednictwem telewizji Kurier Pionkowski, poprzez łącze kablowe oraz na kanale YouTube tejże telewizji. Są dostępne również na profilach Facebook Kuriera Pionkowskiego, Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach oraz Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach. Organizatorem dzisiejszych wydarzeń jest burmistrz miasta Pionki, pan Robert Kowalczyk. Zanim jednak zabrzmią pieśni patriotyczne, pozwólcie Państwo, że zaproszę na scenę wybitnego historyka i patriotę, pana profesora Marka Wierzbickiego, który na dzisiejszą okazję przygotował wyjątkową prelekcję. Przed Państwem profesor doktor habilitowany Marek Wierzbicki. Szanowni Państwo, 11 listopada 1918 roku miliony Polek i Polaków wyległo na ulice. Organizowano manifestacje, wiece, msze święte, pochody. To wszystko miało uczcić Dzień Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Jak wytłumaczyć tę wielką radość Polaków właśnie tamtego dnia? Myślę, że przede wszystkim dlatego, że oni zdawali sobie sprawę, że ten 11 listopada 1918 roku okazał się jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Obok Chrztu Polski, Bitwy pod Grunwaldem, Unii Lubelskiej czy Trzeciego Rozbioru Rzeczypospolitej. W czasie narodowej niewoli w XIX wieku Polacy musieli samotnie zmagać się z trzema państwami zaborczymi: Rosją, Austrią i Prusami, a później Niemcami. Naród polski musiał zastąpić nieistniejące państwo i z tej roli wywiązał się znakomicie. Dzięki temu na początku XX wieku bardzo wielu Polaków pragnęło odbudowy niepodległej Polski. Czuło się Polakami i szykowało się do udziału w wielkiej wojnie, aby w czasie tej wojny postawić na pierwszym planie, na arenie międzynarodowej, sprawę odrodzenia niepodległego państwa polskiego. I tak się stało. Dzięki solidarnej postawie Polaków, milionów Polaków, mogliśmy walczyć o niepodległość i to walczyć skutecznie. Wielkim szczęściem, sukcesem ówczesnych Polaków było to, że mieli bardzo wartościowych, skutecznych liderów politycznych. Nazywamy ich ojcami niepodległości. Tacy ludzie jak marszałek Józef Piłsudski, jak Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Ignacy Daszyński, Wojciech Korfanty czy Wincenty Witos stanęli na czele Polaków, na czele polskich wojsk, na czele
mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy na różne sposoby przyczyniali się do odbudowy niepodległej Polski. I kiedy udało się Polskę stworzyć, zaczął się proces budowania państwa polskiego. On się rozpoczął od walki o granice odrodzonego państwa polskiego. Na bazie legionów polskich i innych jednostek z czasów I wojny światowej powstała Armia Polska, która co miesiąc w latach 1918-20 zwiększała się o około 30 tysięcy ochotników, nowych żołnierzy, którzy z własnej woli szli w szeregi Wojska Polskiego. I już 2 lata po odzyskaniu niepodległości Polacy stanęli przed wielkim egzaminem z narodowej tożsamości i z patriotyzmu. Tym egzaminem była wojna polsko-bolszewicka, a najbardziej Bitwa Warszawska 1920 roku, kiedy tylko dzięki wielkiej mobilizacji, ogólnonarodowej mobilizacji wszystkich Polaków udało się odeprzeć najazd bolszewicki i to spod bram Warszawy. Potem przyszły następne lata. Odrodzona Rzeczpospolita istniała tylko 20 lat w okresie międzywojennym. A jednak przez ten czas, mimo wielu przeszkód, udało jej się osiągnąć wiele sukcesów. Pomimo biedy, konfliktów narodowościowych czy politycznych, udało się scalić ziemie polskie z 3 zaborów w 1 organizm państwowy, stworzyć aparat administracyjny, oświatowy, zbudować linie komunikacyjne i tworzyć podstawy przemysłu i innych gałęzi gospodarki. Przede wszystkim udało się też wychować młode pokolenie Polaków, pokolenie odrodzonej Rzeczypospolitej, które już kilka lat później, w czasie II wojny światowej, poniosło na sobie, na swoich barkach ciężar walki o wolność i niepodległość Polski. Tak więc 11 listopada 1918 roku był momentem przełomowym w dziejach Polski. Umożliwił odbudowę niepodległego kraju, umożliwił wychowanie całego pokolenia Polek i Polaków nastawionych patriotycznie i dzięki ich postawie, dzięki dorobkowi II międzywojennej Rzeczypospolitej Polska mogła przetrwać straszne, okrutne czasy II wojny światowej, a potem sowieckiego, komunistycznego zniewolenia. Tak więc dzień 11 listopada ma niewątpliwy wpływ na nasze dzisiejsze życie, na to, że możemy mieszkać w kraju, w którym mówimy po polsku, w którym czujemy się wolni i bezpieczni. Dziękuję za uwagę. Serdecznie dziękuję panu profesorowi. A teraz zapraszam państwa do wysłuchania koncertu, który złożony będzie z 2 części. W pierwszej z nich usłyszymy znane pieśni patriotyczne, a w kolejnej artyści wykonają największe przeboje musicalu i operetki. Za chwilę wystąpią dla państwa artyści Teatru Wielkiego w Łodzi. Agnieszka Makówka, mezzo-sopran, Krzysztof Marciniak, tenor, a przy fortepianie Marcin Werner. Życzę miłych wrażeń i zachęcam państwa do śpiewania razem z nami.
Bardzo Państwa serdecznie na dzisiejszym koncercie. Mamy nadzieję, że przed monitorami Państwo również z nami zaśpiewacie te wspaniałe pieśni patriotyczne, które dzisiaj dla Państwa wybraliśmy. Następną pieśnią, którą zaśpiewamy dla Państwa, będą Białe Róże.
ponad stepem nieprzejrzana ma. Wiatr burzana cichuteńko łka. Przyszła zima, opadł róży kwiat. Poszedł świat jasieńko, zginął za nim ślad. Przyszła zima, opadł róży kwiat. Poszedł świat jasieńko, zginął za nim ślad. Już przekwitły pąki białych róż. Przyszło lato, jesień, zima już. Teraz sam jasieńko hej, gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej. Cóż ci teraz sam jasieńko hej, gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej. Jasieńkowi nic nie trzeba już, bo kwitną pęki białych róż. Tam pod jarem, gdzie w wojence padł, wyrósł na mogile białej róży kwiat. Te piękne pieśni nie mają swoich autorów w znacznej części. Bardzo wspaniała chwila, kiedy te pieśni tworzono po to, żeby dążyć do tego, żebyśmy otrzymali niepodległość, żeby ta niepodległość z nami była przez wiele, wiele lat, ale trzeba nią dbać. Trzeba nią dbać i my Polakami, którzy muszą zadbać o to, aby ta niepodległość, wolność naszego narodu trwała wiecznie. Szanowni Państwo, zaprosimy teraz Państwa do zaśpiewania kolejnych piosenek. Przybyli łani pod okienko, następnie Płynie Wisła płynie i O mój rozmarynie. Zapraszamy do wspólnego śpiewania. Byli łani pod okienko, pukają, wołają, puść panienko, pukają, wołają, puść panienko. O Jezu, a cóż to za wojacy, o Jezu, a cóż to za wojacy. Otwieraj, nie bój się, to czwartacy, otwieraj, nie bój się, to czwartacy. Za nami piechoty pełne błonie, za nami piechoty pełne błonie. O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi? O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi? Warszawę odwiedzić byśmy radzi, Warszawę odwiedzić byśmy radzi. Warszawę już na pilno, zobaczyć to stare nasze Wilno, zobaczyć to stare nasze Wilno. A z
prosiła o łano, na nocleg zaprosiła. Dadzą mi konika ci samego.
szabelkę i ostrą szabelkę do boku mego. I ostrą szabelkę i ostrą szabelkę do boku mego. Dadzą mi manierkę z gorza uczyną. Dadzą mi manierkę z gorza uczyną. Ażeby się tęsknił, ażeby się tęsknił za dziewczyną. Ażeby się tęsknił, ażeby się tęsknił za dziewczyną. A gdy mnie przyniosą z raną w boku, wtedy pożałujesz z łezką wokół. Przywiodą z okopów na bagnety. Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie pocałuje, ale nie ty. Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie pocałuje. Kolejne piękne pieśni, które znowu Państwa zapraszamy do tego, aby wspólnie je z nami zaśpiewać. Serce w plecaku, maszerują strzelcy, hej, hej, ułani i marsz pierwszej brygady. A na koniec dla Państwa zaśpiewamy naszą piękną, wspaniałą rotę. Drugie serce, tę piosenkę, tę
noszą lampasów, lecz szarych strój. Nie noszą ni srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota, ta szara piechota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota, ta szara karabiny błyszczą, szary strój, a przed nimi drzewce salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. I idą, a słońcu kołysze się stal, dziewczęta zerkają zza płota, a oczy ich dumnie utkwione są w dal. Piechota, ta szara piechota, a oczy ich dumnie utkwione są w dal. Piechota, ta szara piechota, maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą w szary. Nimi drzewce salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Nie grają im surmy, nie choczy im mrok, a śmierć im pod stopy się mią. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój, a przed nimi drzewce salutują, bo za naszą Polskę panienka za wami poleci. Ej.
bagienka za wami poleci. No musimy zaśpiewać moją ulubioną zwrotkę. Nie mam jej co prawda w tekście, ale tej zwrotki nauczyła mnie moja babcia. I dozwolone od lat 18. Tak. Poproszę o wstęp. Babcia umierała, jeszcze się pytała, czy na tamtym świecie Swój życie albo
Szczęście, bo to przepiękne słowa Marii Konopnickiej do muzyki Feliksa Nowowiejskiego. Zakończyliśmy część pieśni niepodległościowych, które chcieliśmy dzisiaj Państwu zaprezentować. Za chwilę przedstawimy Państwu kilka arii i duetów z operetek, które są fantastycznymi do również śpiewania, do tego, żebyście Państwo z nami obcowali nadal z muzyką, a mamy nadzieję, że wtedy, kiedy minie pandemia, a miejmy nadzieję, że to już będzie niebawem, spotkamy się z Państwem i zaśpiewamy dla Państwa wspaniały, wielki koncert, gdzie będziemy się cieszyć dniem dzisiejszym i przyszłością, która, mam nadzieję, wspaniała na nas czeka. A dzisiaj już chciałbym pożegnać Państwa w imieniu Agnieszki Makówki, Marcina Wernera i moim Krzysztofa Marciniaka. Było nam bardzo miło dzisiaj gościć u Państwa przed monitorami, przed telewizorami. To pośpiewajmy razem fragmenty wspaniałych operetek. Służę ja
zamieni się dzisiejszy płomień w gość płomień w sercu twym. Nie kochasz mnie, najlepszy znak, że możesz myśleć tak. Lecz wieczór ten jest jeszcze nasz i dziś mój książę Nie godzi krew.
20 miał mój dziad. Był on wtedy chłopak chwat. Pobiegł nocą w ciemny las spotkać róże pierwszy raz. Gdy ją pieścił pośród drzew, słowik nucił tęskny śpiew. Nagle wtem pośród drzew słowika zabrzmiał śpiew. Jeszcze raz, ptaszku mój, zanoć mi tęskny śpiew. Jeszcze raz, wnuć słowika tęskny śpiew. To spróbujmy przed monitorami. Jeszcze raz, zanoć mi tęskny śpiew. Jeszcze raz, wnuć słowika tęskny śpiew. Lecz minęło sporo lat, z chłopca był już stary dziad. Siedząc sobie pośród drzew, słyszał dziewcząt piękny śpiew. Znano mi jest piosnka ta, Luzia ją śpiewała ma. Odtąd już wśród serca drżeń śpiewali noc i w dzień. Jeszcze raz, ptaszku mój, zanoć mi tęskny śpiew. Jeszcze raz, wnuć słowika tęskny śpiew. No to spróbujmy. Jeszcze raz, zanoć mi tęskny śpiew. Jeszcze raz, może mi rozgrzeje krik. Coś się dzieje, oszaleje niebo w sercu mam. Jak mam zrozumieć to szczęście, nie wiem sam. Uścisk, weź mnie w tańcu, nieś mnie, mów coś albo nie. Tylko bądź przy mnie i tylko kochaj mnie. Każda gwigrą, deka będzie cię nie chce.
Państwo, zbliżamy się ku końcowi naszego dzisiejszego występu przed Państwem. Chciałbym na koniec jeszcze raz podziękować, myślę, że zacznijmy, pani wiceburmistrz, panu burmistrzowi i panu dyrektorowi za wspaniałą gościnę w tym pięknym, wspaniałym pałacu. Mam nadzieję, że nie widzimy się z Państwem po raz ostatni, a z wielką ochotą przyjedziemy spotkać się już nie wirtualnie, tylko bezpośrednio tutaj, na tej przepięknej sali, niestety pustych krzeseł, oby to jak najszybciej minęło. Żegna się z Państwem Agnieszka Makówka, wspaniała solistka Teatru Wielkiego w Łodzi, Marcin Werner, akompaniator, korepetytor, kompozytor i dyrygent, i Krzysztof Marciniak, również solista Teatru Wielkiego w Łodzi. Było nam bardzo miło gościć dzisiaj u Państwa. Do zobaczenia. Oh,
Serdecznie dziękuję artystom na scenie oraz wszystkim Państwu przed telewizorami za wspólne dzisiejsze przeżywanie uroczystości. Życzę Państwu miłego wieczoru i do zobaczenia.